Kiedy słyszy alarmu dźwięk, gotów jest ratunek nieść. Problem masz, do sama dzwoń, poda ci pomocną dłoń. Więc nie ma się co bać, na straży stoi sam. Spokojnie możesz spać, poczuwa sam. Ma odwagę jak lew, jest tam, gdzie dzieje się źle. Strażak Sam. Kula grozy. Sam? Masz może pannę gaśniczkę, pożarową miłośniczkę? Mam. A proszę bardzo. Ha, ha! Wygrałem! Uwielbiam grać w strażackiego Piotrusia. Uwielbiam! A co tam się wydarzyło? A to, szefie, rura nam cieknie. A niech to gejzer buchnie. Trzeba czym prędzej załatać, bo nas tu jeszcze całkiem zaleje. Ja to załatwię, kapitanie. I gotowe. Gratuluję, Kridlington, ale przecież nie będziesz tak stał wiecznie. Sam dzwoń do Majka Flada. Oczywiście. Jak coś, kapitanie, to ja czuwam. Do przyjazdu Majka spokojnie tu sobie postoję. Bardzo słusznie, Kridlington, jesteś bardzo dzielny. O, Derek, ten gość jest genialny. Nikt tak nie jeździ na desce jak Billy Bob Błyskawica. Ja umiem lepiej. Ha! Jasne, jasne, błagam cię. Ty umiesz lepiej, oczywiście, że ja umiem lepiej. Ty, Norman Price, coś mi się nie wydaje. A mnie się wydaje. Szkoda, że nigdy się nie dowiemy, no bo przecież nie mamy deski. Dobra, masz rację. Nie mamy takiej deski jak Błyskawica. Ale mamy za to deskę do prasowania. A po co komu deska do prasowania? O, zaczekaj chwilę, jeszcze się zdziwisz. Halo, Helen? Tak? Mówi Sam. Słuchaj, masz tam może gdzieś Majka? Pękła nam rura w remizie, przydałaby się pomoc. Ojej, przykro mi. Majk akurat pojechał do pracy, ale spróbuję do niego zadzwonić. Dobra, bardzo ci dziękuję, do usłyszenia. Miejmy nadzieję, że go złapie. A jak nie, to nasz dzielny Kridlington nie pozwoli nam się tu potopić. W kuchni sobie stoję i podrzucam stek, a tu pęka rura i ciek, ciek, ciek. O, 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 to straszny. O, nie, kolejna dziura. Udało się. Ach, i co? Wygląda jak prawdziwa deska. Patrz na to. Jadę! Niezły trik. Nie każdy by tak umiał od razu twarzą w śnieg. Myślisz, że jesteś lepszy, tak? Bo jestem. Uważaj. Jadę! Jasne. Po prostu to każdy potrafi. Nawet moja mama albo babcia. Ja ci tu zrobię przeszkody i się przekonamy. Zobaczymy, czy taki jesteś dobry. O. Ale kula! Robi się coraz większa i większa i większa! Ciekawe, gdzie ona tak pędzi. Co będziemy tak stać? Chodź, sprawdzimy. Biegiem! O, ojej! Halo? Mike, słuchaj, cieszę się, że cię złapałam. Wiesz, dzwonił Sam. Pękła im rura w remizie, pojedziesz? Żaden problem, mam akurat wolną chwilę. Co jest? Ty wiesz, coś tu jakoś dziwnie huczy. Co huczy? Co się dzieje? Nie mam pojęcia, ale huczy mi coraz głośniej. O matko! O ratunku! Kotku? Halo? Co się tam dzieje? Jesteś tam jeszcze? Mike! Niedobrze, dzwonię do strażaka sama. Mike!
Na pomoc! Jest tam kto! Ratunku! Ach, jak błyszczy! Zupełnie jak nowy! O! O nie, Mike Flat ma jakieś kłopoty. Sam? Penny? Coś nie tak z Mike'em. Helen napisała, że wracał z Newtown i straciła z nim kontakt. Mike! Mike! Gdzie on się podział? Bardzo dziwna sprawa. Słuchajcie, nie widzieliście Mike'a? Widzieliśmy, tam pobiegł. I goniła go gigantyczna śniegowa kula. Co? Miejmy nadzieję, że go nie przygniotła. Dobra, trzeba go szybko znaleźć. No dobra, tylko tyle, że Jupiter tędy nie pojedzie. Wiesz o tym. Racja. W takim razie zrobimy inaczej. Potrzebny mi koc, lina, coś ciepłego do picia. O, i twoja dyska, przyjacielu. Raty! Derek, patrz! Strażak Sam jest dużo lepszy niż ten cały Bill Bob Błyskawica! Mike, jesteś cały? Sam? Ja cały, ale tak mi tu trochę zimno. Uważaj, zaraz ci tu spuszczę koc i termos z herbatą. Napij się i ogrzej, wyciągniemy cię lada chwila. Penny, wszystko gra. Mike wpadł w dziurę, na szczęście nic mu się nie stało. Daj znać Tomowi, przyda się helikopter. Jasne, zrozumiałam, już do niego dzwonię. Przyleciał Tom Thomas! Nie bój się, zaraz będziesz wolny! Sam, uwaga, opuszczę mu przyłóż! Od razu lepiej. Dobra, to my idziemy sobie pojeździć. Wiesz, Norman, ta twoja deska jakoś dziwnie przypomina deskę do prasowania. Mamusia może nie być za szczęśliwa. Ale to był jego pomysł. Wcale, że nie. To ty to wymyśliłeś. Nieważne, kto wymyślił. Deska uratowała Mike'owi życie. Ja wymyśliłem. Nie, właśnie, że nie, bo ja. Chodź, przyjacielu. Wracamy do domu. Dobra robota, kochani. A gdzie Mike? W domu, biedaczysko. Przemarzł dosłownie na kość. O, bo wiecie, trochę liczyłem, że wpadnie naprawić nam tę rurę. O rany, rura! Elvis! Kompletnie o nim zapomniałem. Wszystko gra, kapitanie. Jak mówiłem, przyściuteńko pod kontrolą. Oj, Kridlington, co ty? Nie, proszę.